Wczoraj jak tutaj przyjeżdżaliśmy, to było ciemno już. Nie, bo po prostu wkurzają mnie, słuchajcie, kable. Was też wkurzają kable, które się dędają, bo mnie strasznie wkurzają kable, które się dędają. No i patera, jak to fajnie wygląda. Ach, bardzo. A chodź. Jak wejdziecie sobie na Street View, na główną ulicę w Rewie, to prawdopodobnie nas zobaczycie, bo chyba to było z Google Maps, tak mi się wydaje. Piliśmy kawę i nagle nie mamy prądu. Wybasło, wybasto zgasło. Nie mamy prądu, zobaczcie. Nic się nie świeci. Jesteśmy bez prądu, no i chyba niestety musimy wracać. No, weekend nam się skończył. Dzień dobry, witam, bardzo zaspany jeszcze, bo jest wcześnie, jest godzina 7 rano, a musimy się zawinąć do 10 stąd, dlatego już wstałem, a Magda jeszcze śpi. Może ją obudzimy, co? Chodźcie. Pójdziemy obudzić Magdę. A tam jest ciemno jeszcze. Ja wezmę latarkę, może to świetlę, żeby było bardziej widać. Kochanie, wstajemy. Wstajemy. Nie chcesz wstać. Wstajemy, słonko. Jezus, co tu jest? Co tu jest na oczach? Dobra, nie będę tak... To są moje rolety na oczy, żeby mnie nie ślepić. I proszę, jak mnie oślepiono z samego rana. Dzień dobry. A dzień dobry. Jesteś w ukrytej kamerze? Tylko, że witam się nie tylko z tobą, ale już z wszystkimi się witam. To ja z zamkniętymi oczkami się będę witać. No, musimy wstawać, wiesz, musimy wstawać, bo za chwilę będziemy musieli stąd wyjechać. A no tak, bo my przyjechaliśmy, słuchajcie, wczoraj na Mechelinki. Dawno tu nie byliśmy. I chcieliśmy zobaczyć, jak tu wyglądają sprawy z parkingiem. I są takie dwie karteczki. Jest przede wszystkim, że parking jest w ogóle płatny. Chyba cały czas jakoś taka informacja, a na budce jest taka budka i na budce są dwie kartki. Jest napisane, że od poniedziałku do niedzieli parking jest płatny. Za nocowanie, znaczy za postój kampera jest 70 zł, za postój samochodu jest 15 zł. No ale nie ma informacji, czy też poza sezonem. Że stwierdziliśmy, że to chyba jednak jest za dużo, jak na stanie poza sezonem w Mechelinkach. I chcemy się zawinąć przed tą 10. Gdzieś indziej pojedziemy jeszcze. No, pojedziemy sobie gdzieś indziej, więc tak sobie zdecydowaliśmy. Jeśli ktoś z was wie, czy jest to przez cały rok, to napiszcie proszę w komentarzu. Nigdzie nie mogłam się doczytać, tam jest taka kartka z regulaminem, nigdzie nie mogłam się doczytać, czy to jest przez cały rok, czy nie. Więc zakładam, że chyba jednak jest to przez cały rok. To my się powolutku zawijamy. Ale dostałam światło po oczach. Reflektorami po oczach. Dobra, to ty sobie jeszcze tutaj dośpij chwilę. Dobra. Ja zrobię kawę. Pokażę wam jeszcze, jak nasze wybasto tutaj działa. Ja założę okulary tylko, żebym dobrze widział. Mamy wybasto włączone, ustawione na 16 stopni. Teraz jest 16, więc on teraz za chwilę się pewnie wyłączy. Ale naprawdę, bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciepło dzisiaj było. Przy 16 stopniach nam się dobrze śpi, chociaż Magda stwierdziła, że dzisiaj było i tak za ciepło. Oj, mi było za ciepło, zdecydowanie. W nocy mówiła, skręć to webasto, bo jest za ciepło. Ale ja już nie miałem siły wstać i zostało to 16, więc jak zostaniemy jeszcze jedną noc, to jutro zrobimy na 15 stopni. Dobra, my się zawijamy, powoli robimy śniadanko i tak jak powiedziałem, zawijamy się. I może pojedziemy gdzieś dalej. Powoli się ogarniamy. Ja teraz jeszcze pójdę pokazać wam, jak wygląda ten parking tutaj. No już jesteśmy na parkingu. I zobaczcie, tutaj kiedyś, jak byliśmy ostatnio, to tutaj był sam piasek. Teraz trochę takich kamieni nasypali, żeby było to bardziej utwardzone. Ale i tak kałuże się robią. Dużo kałuż jest, ale zobaczcie. Przyjechały jeszcze inne jakieś kampery i kamperwany, bo jak my przyjeżdżaliśmy, to był tylko ten jeden, ten drugi, który teraz widzicie. A tutaj jeszcze przyjechał kamperwan i za tamtym jeszcze kamperem jeszcze jeden stoi. Także tak to wygląda. Tutaj my stoimy w ten sposób. No i tak się prezentuje poranek w Mechelinkach. Może podejdziemy tutaj do brzegu.
zobaczymy, co tam słychać nad morzem, nad zatoką. O, a my w takim pięknym słoneczku teraz sobie tu stoimy. I słuchajcie, zobaczyłem, spojrzałem na temperaturę i na dworzu jest plus 1 tylko. Jak przyjechaliśmy, było plus 10, także niesamowita zmiana temperatury była. Troszkę zaparowaliśmy. O, a teraz pokażę jeszcze, jak to wygląda z tej strony, te samochody. No i idziemy zobaczyć na brzeg. O, tutaj taki szron jest nawet. Tak, nie, to piasek jest, co ja mówię, ale taki przemarznięty. Nie, tu jest taki, o. No, oszronione to jest. Także, no, jest zimno. Jest zimno. Nie zimno, jest rzeźko. Podchodzę już tutaj do brzegu. Tam w oddali gdzieś słychać helikopter lata. Nie wiem, czy to będzie słychać. Ale zobaczcie, jak tu spokojnie jest. Super. Naprawdę. Woda jest bardzo spokojna. Nikogo tutaj nie ma. Słoneczko już jest. Ładnie nam świeci. No, i tak to się wszystko prezentuje. A tam jesteśmy my, naprzeciwko tamte samochody. Także bardzo miły, sympatyczny poranek. Tutaj jest ta budka, w której trzeba dokonać opłaty. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, co sądzicie na ten temat, ale no w tej chwili jest to tutaj wszystko zamknięte. Ale jest taki regulamin napisany. Tutaj jest taka kartka, która tak odchodzi trochę. Jest wpisane między godzina 8-18, parking płatny. No i tutaj macie ceny. Osobówka 15, camper 70, tak jak Magda powiedziała wcześniej. Pojedziemy zobaczyć, jak tam te budki wszystkie wyglądają. Jak to wygląda poza sezonem. Jak sezon trwa, czyli tak głównie w lipcu i w sierpniu, to tutaj stają samochody. Tu jest bardzo dużo ludzi. Wszystko jest pootwierane. Kiedyś mieliśmy nawet okazję przejechać, jak jakiś festyn był. Przejechać mówię, bo tą drogą właśnie jechaliśmy i chcieliśmy przejechać i problem był, bo bardzo dużo ludzi było, chodziło tutaj tak jakby to był deptak. No i tak powolutku na jedynce się toczyliśmy, ale w końcu udało nam się przejechać. Tutaj wszędzie, tak jak powiedziałem, stały samochody i stają samochody, jak jest środek sezonu, a teraz jest pusto, chociaż parę samochodów gdzieś tutaj widzę. Czy to są samochody właścicieli, czy osób, które przyjechały na weekendy tutaj do apartamentów, to tego nie wiem. Musiałbym spojrzeć na rejestrację. Ale tu jest miejscowy. Tu są miejscowi. Miejscowi. I tam dalej spojrzę. Też miejscowi. Przynajmniej rejestracje miejscowe. Także chyba turystów za dużo tutaj nie ma w tej chwili. No i tak jak myślałem, wszystko jest pozamykane. Wszystko już jest przygotowane na zimę. Także tutaj nawet jakbyśmy chcieli coś sobie zjeść czy napić się kawy, no to nie ma takiej możliwości. Proszę, spójrzcie. Wszystko pozamykane. Czeka na nowy sezon 2024. Tam jeszcze jest taki plac zabaw. Tam jest taka scena jeszcze fajna. No, ale tu jest w ogóle szlabon, więc w tej chwili jest otwarty. Ale tutaj trzeba mieć pewnie jakieś upoważnienie albo jakiś bilecik skądś wziąć, bo jest to parking, ale pewnie też płatny. A jak widać, w tej chwili jest otwarty. Dobrze, ja wracam do Magdy. Wracam do naszego samochodu, bo tam już trzeba zrobić kawę. Bo tam się ogarnęliśmy, już wstaliśmy, już łóżko jest zrobione, ale kawę trzeba zrobić, bo dobrze rozpoczęty dzień to jest, trzeba zacząć od kawy. W ten sposób rozpoczyna się dzień, przynajmniej u mnie. Ja jak wstaję, to piję kawę. Nie wiem, czy też tak macie, czy lubicie może jakąś herbatkę albo na przykład zupę mleczną zjeść samego rana. Ja
uwielbiam kawę. I dlatego teraz też idę na kawę. Ale Magdę też zrobię. Magda też lubi kawę. Idę do wana. Jeszcze taka krótka informacja. Wczoraj jak tutaj przyjeżdżaliśmy, to było ciemno już. Już był wieczór. To tutaj jest taki garaż fajny, w którym paliły się światła i tam ktoś coś robił. Mówię do Magdy, taki garaż by nam się przydał, żeby można było sobie zaparkować vana i porobić różne ciekawe rzeczy. No bo u nas jest tak, że jak coś chcemy zrobić, to musimy to robić na osiedlu, pod domem. Oczywiście można, ale taka hala to ja chyba cały weekend tam spędzę. Wiecie panowie, o czym mówię, nie? To tyle. Idę do vana. Jak wam się podoba, to łapka w górę. Pozdrawiamy was z Mechelinek. Tak. Pogoda nam dopisała. Na rano było 1 stopień, a teraz jest już 6, także fajnie. No, jak rano wyszedłem i nagrywałem wam, dla was ten fragment taki parkingu, no to był 1 stopień. A w nocy mogło być nawet 0, nie? Tak myślę, no. Także, no, jest pięknie, jesteśmy po śniadanku, po kawusi. Tak jest. I fajnie tutaj, słuchajcie, bo jest tak kompletnie pusto. Tak, no. Zawsze kojarzymy Mechelinki z tego, że jest dużo ludzi, a teraz jest puściusieńka. A to zobaczcie, fajna lina chyba do przeciągania, takie mam wrażenie, albo do uczenia tak. się węzłów. Wiązania węzłów. A to tam są te linki. A tam są tak. A tutaj jest do przeciągania, tak, liny. To jest fajnie przygotowana infrastruktura, jak się chce pospędzać trochę czas na świeżym powietrzu, latem, czy też właśnie teraz, to naprawdę przyjemnie jest tutaj to wszystko zorganizowane. Jak ja pamiętam, tu jeździłam z rodzicami, jak byłam dzieckiem, to było pusto. Nie było mola, nie było tych wszystkich rzeczy, które są teraz. Było raptem parę lat temu, nie? No, raptem parę lat temu, tak. No, jak dużo się pozmieniało przez tych parę lat. Oj, dużo. Także teraz idziemy sobie na molo zobaczyć, nie? Tak. Bo jeszcze w tym roku nie byliśmy na molo w Mechelinkach. Idziemy, a molo jest tam. Lokowanie produktu. Lokowanie produktu. Kupiłam sobie łapki. Mam za mało łapek i kupiłam sobie łapki. Nie, bo po prostu wkurzają mnie, słuchajcie, kable. Was też wkurzają kable, które się dędają, bo mnie strasznie wkurzają kable, które się dędają. I znalazłam taką fajną, dowcipną łapkę. Nawet 4 są w zestawie. I se tu przykleję. I wtedy ten kabelek mi się nie będzie dyndał. I nawet sprawdzam właśnie, czy ten kabelek... Nie wiadomo, czy kierowca się zgodzi. Się zgodzi. Nie ma wyjścia, tak? Nie ma wyjścia. No tak, ładnie. Sobie poprzyklejam tutaj, będę miała wszędzie poobklejane łapkami. I te kable będą tak po prostu... W łapkach. W łapkach, tak? No. A nie będą się dyndać. Nie będą się dyndać. Ty też chcesz łapkę? Nie. Łapka w górę. Tak wyglądałeś, jakbyś chciał łapkę. No mogę ci nawet jedną dać. Poczekajcie, to był przekaz podprogowy. Łapka w górę. Poczekaj, dajmy taką łapka bardziej w górę. Wyrazistą. Taką bardziej Aha. wyrazistą. A. Się komponuje z rękawiczką ładnie. Jak wam się podoba, to łapka w górę. No i naklejona łapka. No i patera, jak to fajnie wygląda. Ach, bardzo. Super. Elegancko, tylko tu się jeszcze dęda i się zastanawiam, co z tym zrobić. Owinąć. Wow. Rozwiązane.
przeparkowaliśmy auto, słuchajcie, jesteśmy w Rewie. Już kiedyś tutaj byliśmy. I tu nawet chyba nocowaliśmy, z tego tak, pamiętam. Na nocleg byliśmy. A teraz przyjechaliśmy sobie tak na chwilkę na spacerek. Jest tak pięknie, że trzeba cały czas być na dworze, słuchajcie. I to jest zaraz na samym końcu taki jest falochron i tu jest wejście numer 1 Rewa. Jak wjeżdżacie do Rewy, to trzeba skręcić w lewo po prostu. Na zakręcie takim ostrym. Tak. I tutaj można sobie tak spokojnie stanąć, nie ma zakazu parkowania, nie ma żadnych parkometrów, niczego, także myślę, że na noc, tak jak my kiedyś staliśmy, też można by było sobie tu spokojnie zostać. Jeszcze tu jest kawałek też placu. Tam dalej jest kapitanat, tam gdzie te auta stoją i tam są żaglówki, tam sobie można pójść zobaczyć, jak to wygląda. No, dalej mamy już centrum Rewy i tam właśnie pójdziemy teraz. Jeszcze podejdziemy, może pokazać, ale tu jest muszek. Fuh. Tak, to jest jakiś muszek. Strasznie dużo. No i tutaj już jesteśmy na plaży. To jak my byliśmy, to nie wiem, czy ten wjazd był. Nie był, był, teraz, był, był to wjazd. To było zamknięte. Tak. Mhm. A teraz może moglibyśmy tutaj objechać na przykład. Nie, żartuję oczywiście. Ale jak my na plażę nie wjeżdżamy. Tutaj plaży to nie było. Jak my byliśmy, to plaża się kończyła na kamieniu. A faktycznie tutaj. No, dorobili plażę. Dorobili plażę i możemy nawet tą plażą chyba przejść tam, zobaczyć dalej. No. Do centrum. To idziemy. Pójdziemy zobaczyć. Tak z Magdą się zastanawiam, ale ten wjazd był. I tutaj było po prostu od razu, tu już była woda, nie? Mhm. Tu była woda i tu można było łódki zwodować po prostu, tak, tak. Podjeżdżając do tego wjazdu. A teraz jest taka plaża szeroka. Nasypano plażę. Tak. No fajnie. No fajnie i tutaj w tą stronę też, nie? No. Jest więcej miejsca. No i miejscówka też fajna na nocleg. Nam się bardzo podoba. Żegluj, żeglarzu, żegluj. Jak piorun walnie, to mnie trafi. To jest metalowe. No to idziemy stąd. To jest idziemy ta ścieżka taka. Wąskim? I tak, idziemy takim wąskim, bo tutaj jest to. Tu się kończy ten nasyp. Ten tutaj, co jest. A Krzysiek wymyślił, że będziemy szli tym wąskim. Ciekawe, czy się skąpiemy. I dotąd była woda tak naprawdę, nie? Tak, tak, tak. Tak jak tam jest. O, tam, zaraz zbliżę. Tak jak jest tutaj, tak? Tak, i tu po całości tak było, nie? No, po całości było, a teraz idziemy zobaczyć, czy tam wejdziemy. Idziemy tym wąskim. Jesteśmy już na tym przesmyku. Tak tutaj wygląda. Głęboko tu nie jest. Myślę, że nie wiem, do połowy łydki. Tylko Magduś nie wpadnij tutaj do wody, dobrze? Dobra. Tak? Teraz ty idziesz tyłem. Teraz ja idę tyłem, dobra. Okej. No, tutaj po lewej stronie troszkę jest już głębiej. Myślę, że tak może do kolan. No, ale ile tutaj jest medus? Jejku. Zobaczymy, czy tam wyjdziemy. A wyjdziemy, bo tu jest taki... Taki podjazd do wodowania łódek. Także śmiało można tędy przejść i wejść z powrotem tutaj na promenadę. A chodź, 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 chodź. No i już jesteśmy na... W mieście. W mieście jesteśmy, na górze. O. Tak. No a z tej strony wygląda to tak. Fajnie. Mi się podoba bardzo. Pogoda ci dopisała, co? No, pogoda jest mega. Nie wiem, czy będzie słychać, bo tam pan coś kosi. No. Podejdziemy. No. Zrobimy sobie dzisiaj objazd po miejscówkach na tym, na nad Polskim Morzem. Po sezonie. Z nami pojechać po sezonie, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Byliśmy już w Mechelinkach, teraz jesteśmy w Rewie. A gdzie pojedziemy dalej? No, zostańcie, się okaże. Gdzie pojedziemy dalej. Pan nie kosi, pan odkurza. Fajny odkurzacz, nie? No. Tutaj jest takie krótkie molo. O, i można sobie z molo wejść prosto do wody. Bo tutaj plaży nie ma, natomiast tam kawałeczek dalej plaża znowu jest. Także fajnie to wygląda. A my mamy tutaj, jak się nazywają te łódki, bo ja zapomniałem. Omegi? Omegi, właśnie. No i tu mamy Omegi, jakaś szkółka jest pewnie, tak? No. Super. I pełno tych robaczków lata właśnie. Tak, tych muszek jest tutaj tyle, że po prostu co chwilę trzeba odganiać. No ale nic. Muszki nam nie straszne. O, widzę, że tutaj idą dzieciaki ze szkółki. Fajnie. Rodzice czekają na dzieci. A Omegi tam w tle. Jak wam się podoba, to łapka w górę. Będziemy na Google Maps. Halo, pomachamy, pomachamy. Jak wejdziecie sobie na Street View, na główną ulicę w Rewie, to prawdopodobnie nas zobaczycie, bo chyba to było z Google Maps, tak mi się wydaje. Tak wyglądają te samochodziki.
Będzie. Także szukajcie nas. Dwoje ludzi, którzy kręcą samochód Street View. A propos tych muszek, o których mówiliśmy. Co tu się cała dzieje? Cała kolonia, tutaj zobaczcie. Cała kolonia, ja nie mogę. No, ale ich jest. No, w tej porze roku, nie? Aż niesamowite. Czyli nie przesadzaliśmy. No i słuchajcie, ruszamy. Tu z prawej strony mam taki widok. A na wprost mam taki widok i kamper się pojawił. No i w ogóle nas tu pozostawiali trochę. Znaczy tak, że spoko, wyjedziemy. A jedziemy teraz szukać w tamtą stronę. Zaraz wam pokażę. Będziemy jechali w tamtą stronę. Szukać kolejnych jesiennych miejscówek nad Bałtyckim Morzem. Witajcie z Pucka. Kolejna miejscówka, Puck. Samochód zaparkowany na takim dużym parkingu przy... Co to jest? Mosir? No tak. Po lewej mamy cmentarz, po prawej mamy stadion. Tam chłopaki jest... grają w piłkę, zobaczcie. Tak. Oj, ale fajnie. Wprost mamy wodę tak naprawdę. Tutaj zaraz wyjdziemy, Krzysiek wam pokaże, to już będzie zatoka. No idziemy zobaczyć na molo, nie? Bo też jest molo. W Pucku jest takie molo fajne. I może sobie wejdziemy na starówkę i tam zobaczymy, na okółeczko zrobimy, nie? A? No, także pokażemy wam, jak wygląda Puck. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Magda robi ujęcie. Pewnie na Instagrama. Pewnie ja. Pewnie ja. Patera. Patera, co tu będzie za ujęcie? No, a jesteśmy na takiej... Ja pokażę w drugą stronę, na takiej kładce tutaj. Przyszliśmy stamtąd. Teraz będziemy szli w drugą stronę. Właśnie tam. Tam jest to molo. Takie... tam na końcu jest restauracja. I tam jest jeszcze taki falochron. To fajnie wygląda, naprawdę. Podjedziemy tam zaraz. Ale mi słońce w twarz świeci. No. Takie słońce, jak jest normalnie latem. O, teraz czekaj. Teraz nie. Patera. Takie słońce, jak jest normalnie latem o godzinie 18, a jest 13. To jest niesamowite, jak porę roku sobie tak różnie układają to słońce. Jesteśmy na końcu mola w Pucku. Za Krzyśkiem, a przede mną jest taka restauracja. Właśnie stwierdziliśmy, że to dosyć spory ewenement chyba, bo tak jak jeździmy po różnych miejscach, to w sumie nigdzie nie widzieliśmy takiej, żeby było przejście pod nią. Zazwyczaj było gdzieś tam na samym końcu mola, nie? Tak jak w Sopocie jest na przykład. Nie? Znaczy w Sopocie ona stoi po prostu na parterze, tam jeszcze kawałek jest później, nie? Tego mola. Mhm. Ale generalnie to nie są takie właśnie z przejściem pod. Także to jest fajne miejsce. Tam po lewej stronie Magdy jest już półwysep. Zbliżenie. Tak, przejrzystość jest fajna. Woda jest spokojna. No jak i w ogóle jest piękny dzień. No to teraz schodzimy sobie z mola i będziemy przechodzić pod knajpką, bo jest jeszcze taka nowa rzecz, której my nie mieliśmy okazji zobaczyć. Tam po prawej stronie jest taki falochron z ławeczkami, trochę na wzór tego w Sopocie, gdzie na molo jak się kończy, to też jest właśnie coś takiego. I teraz pójdziemy sobie tam zobaczyć, bo tam jeszcze nie byliśmy. Tak, a teraz przejdziemy jeszcze pod tą restauracją, które jest u góry. A teraz może będzie lepiej widać, bo słońce nie będzie świeciło tak bardzo. No fajnie, na takich palach tutaj są takie... Metalowe. Metalowy stelaż, nie? Metalowy stelaż, tak. Tutaj stąd chyba, bo tak patrzę, że zobacz, tutaj jest kasa jakaś. Wydaje mi się, że tu muszą być jakieś rejsy organizowane. Także latem pewnie jak sobie w wakacje przyjedziecie tutaj, to będziecie mogli skorzystać z różnych takich właśnie atrakcji. I tak jeżdżąc teraz po tych małych miejscowościach, tych mniej może znanych, stwierdzamy, że tak naprawdę bardzo ładnie tutaj jest. One są o tyle może mniej albo bardziej atrakcyjne, zależy co kto lubi, że są małe, w związku z tym potrafi być tłumnie. Natomiast są bardzo urokliwe. Urokliwe i są bardzo fajnie zrobiona infrastruktura. Mhm. Naprawdę jest mega. Bardzo nam się podoba. A tu jest wejście do tej restauracji. Proszę bardzo. A co to jest? Co to jest? Nie wiem, bo jestem za mała. O nie, trochę zobaczyłam. Kamienie. Kamienie tu są. Kamienie rzucone. Jesteśmy na końcu. To jest taki... Bo tu jest marina, nie? Tak. Tu jest marina. Ale pięknie jest zrobiona. Jest tak, fajnie zrobiona. Tu już jest koniec.
Zobaczymy, jak to z tej strony wygląda. Tu podejdziemy. Proszę bardzo. No, ładnie. Ładnie, naprawdę jest fajnie zrobione. Takie ławeczki do siedzenia są. Jest czysto. Kosze na śmieci są. Fajnie, fajnie. Tam są przyłącza do prądu, jak to w marinie jest. Co prawda teraz o dwie żaglówki stoją. I tam jeszcze jest taki, tego nie będzie widać, taka sportowa żaglówka. Nie żaglówka, tylko motorówka taka. Speedboat. No, ale latem pewnie tutaj jest to bardziej oblegane. No fajnie, bardzo nam się podoba. A tam jest jeszcze ta restauracja. Trochę mi się udało zbliżyć. Tak wygląda, a tutaj jest moja żona, małżonka, która robi zdjęcie. Idziemy sobie w stronę vana i słyszymy takie dźwięki jakieś, coś lata nam. A tu proszę bardzo, paralotnia. Tam sobie ktoś lata, ale fajnie. Tutaj nad całą zatoką. No ekstra. Bo zaraz będzie nad nami latał. Nad nami będzie latał. Tutaj jeszcze z tej strony pokażę tą marinę. Jak to wygląda? Wygląda, jakby się szykował do lądowania. Myślisz, że będzie lądował? Ale fajnie tutaj przyleciał. Ekstra. Pomachamy? Nogami za najwyżej pomachać w mapie. A, tak fajnie. Macha, macha. Ale dodał gazu. Ekstra. No to musi być też ciekawe uczucie, nie? No. Ale też trzeba umieć. Jak tam musi być zimno? No. Dobra, wracamy do vana. Idąc do vana, jeszcze wstąpiliśmy tutaj na ryneczek. No, taki przyjemny. Też kolejne małe miasteczko, które jest bardzo fajnie odrestaurowane. Ładnie tutaj jest. No. Super, naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie klimatycznie, nie? Fajnie. Pięknie. Tu nawet jakaś patrz, manufaktura szkła, pudzu glas. A też jeszcze jak wjeżdżaliśmy, to widzieliśmy, że jest browar Puck. I są piwa. Także jak ktoś lubi piwo, no do Pucka, słuchajcie. No to jest dobre miejsce. Jak wam się podoba, to łapka w górę. Siedzimy sobie w vanie. Magda tam leży. Wypiliśmy kawę. I nagle nie mamy prądu. Wybasto zgasło. Nie mamy prądu, zobaczcie. Nic się nie świeci. Tutaj mamy pokazane, że akumulator jest 13,3. I nie wiem, co się stało. Taka sytuacja. No nic, trzeba zajrzeć do bezpieczników, czy coś nie wywaliło. Ale tak jeszcze nie mieliśmy. Nie wiem. Trzeba elektrykę sprawdzić. No ładnie. Słuchajcie, tutaj zaglądam do elektryki. Wszystko jest. Na akumulatorze mamy 13,4. Akumulator jest. I coś zrobiło zwarcie. Dwie rzeczy mieliśmy włączone. Pierwsza rzecz to lodówka, która cały czas chodziła na prąd. A druga rzecz to wybasto, które było włączone. No i wszystko było ok. I nie było żadnego tutaj wyłączenia po prostu prądu. Tylko wybasto się wyłączyło i nagle prądu nie ma. Nie wiem, ja nie jestem w stanie dojść do tego, co to może być. Jeżeli wiecie, to napiszcie, bo jesteśmy bez prądu, no i chyba niestety musimy wracać. No, weekend nam się skończył. Już chcieliśmy jechać, już tutaj zacząłem to wszystko powoli wkładać, pakować. I pomyślałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, że zresetuję tutaj ten panel, czyli wyłączę go z buta tak zwanego i z przycisku. I przytrzymałem i zresetowałem po prostu ten cały układ
I to nie heblem, tylko tutaj, bo hebel mam tu. Oczywiście hebel nie raz już wykładałem i to nie pomagało, ale w momencie, kiedy tutaj regulator zresetowałem, przytrzymałem i zresetowałem, no to nagle się włączył nam prąd, tak? No i teraz mamy prąd tutaj w toalecie. Masz genialnie naprawił. Tu wszędzie mamy. Naprawił, tylko pytanie jest takie, co jest przyczyną tego, że to nagle tak się stało? Czy to jest możliwe, żeby regulator się zawiesił prądu? Ja nie wiem, jakiś błąd w regulatorze i się zawiesił, tak jak komputer? Słuchajcie, jeżeli jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ktoś jest w stanie, ma jakiś pomysł na to, co tu się mogło zadziać, to proszę napiszcie mi, bo ja nie jestem elektrykiem, nie znam się na tym i chętnie posłucham osób mądrzejszych od siebie w tym temacie. A my co? No zobaczymy, może pojedziemy i zaryzykujemy, najwyżej wrócimy w nocy, jak nam wybas to wysiądzie, ale ja jeszcze jedną rzecz zrobię. Ja w tej chwili włączę Webasto, nagrzanie. Jeszcze raz zobaczymy, czy może Webasto robi jakieś zwarcie. Ja tu zrobię 18 stopni na pół godzinki. Włączyłem Webasto, zobaczymy, czy będzie działać. No poczekamy tu jeszcze te pół godziny, tak Magduś? Tak. Poczekamy, zobaczymy. Czy to coś z systemem się zadziało, coś się zawiesiło, czy po prostu może jakiś taki elektroniczny błąd. Póki co Webasto działa. Nastawiłem na ile? Na 18 stopni, tu jest 15, żeby troszkę pogrzał. No i zobaczymy. Jeszcze chwilę i wszystko się okaże. Mam nadzieję, że weekend jeszcze będzie taki, że jedną noc będziemy mogli zostać w wanie. Jak wam się podoba, to łapka w górę. Teraz jak wyjdziecie na Google Maps, zrobicie sobie Street View, ulicę, co to jest za ulica? Ta główna ulica w Pucku. Tak jest, w Rewie. Tak, w Rewie. Dobra, na główną ulicę w Rewie. Jeszcze raz, wróć. Tak jest. Jak wam się podoba, to łapka w górę.